Najlepszy kebab w Częstochowie według wielu komentujących na moim fejsie, ale dla mnie największe znaczenie miało polecenie dwóch osób. Mojego kumpla Łukasza, który stołował się tam niedawno, pozdrawiam ciebie Lowcast, oraz Fatimy prowadzącej profil The Best Kebabs in Poland. Zapytałem jej, czy jest coś konkretnego w tym mieście, to odpowiedziała, że w kurdzie chwalą się lepszym mięsem. Zachodzę na miejsce, ludzi nie było jakoś dużo, zamówiłem bułkę z sosem ostrym i mięsem mieszanym za 26,90 i porcja jest solidna, otrzymawszy zamówienie do ręki. Spory i syty. Na plus na pewno to na pewno opcja, że jak zamówiłem, to dostałem sosy do dozowania, ale w moim było na tyle sosów optymalnie, że nie mi wystarczyło, nie dolewałem. Wziąłem na ostro, bo ostatnio jadłem w Wołominie i fajnie wzbogacało to smaki, taki sosik i on był wyczuwalny, ale nie przejmował kontroli za bardzo nad kubkami smakowymi, uzupełniał po prostu smakiem. Zrobiłem fotkę, jak wygląda mięsiwo i szału jakoś nie ma, ale nie jest to najtańsza kula mocy i za to plus. Czas oczekiwania to 7 minut i generalnie mięso wołowina było soczyste i smaczne. Nie poziom światowy, ale z tych, co jadłem w Częstochowie, to jedno z lepszych. Do kurczaka trzeba było się dokopać i było go mniej, ale spoko też, soczyste, suchych elementów brak i trochę bardziej słonkawe. Bułka chrupiąca do warzyw się nie dokopałem praktycznie, a już byłem najedzony, więc za dużo ich nie zjadłem. Generalnie ja robię tak, że nie jem całości, a nagrywam więcej lokali w ciągu dnia, więc resztę wziąłem sobie na hostel. Spory, w miarę smaczny, w sam raz na ocenę 7,5, zatem taka opinia idzie dzisiaj w świat. Kto tam jadł, jak wrażenia, 7,5 wjeżdża. Pozdro.